Stacja 12. Jezus kona na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto godzina odkupienia świata. Podniosą mnie teraz z ziemi i wystawią na widowisko i na pośmiewisko tłumu, ale równocześnie jako przedmiot podziwu dla dusz. Świat odzyskał pokój. Ten krzyż, który dotąd był narzędziem męki, na którym umierali zbrodniarze, staje się światłością świata i przedmiotem najgłębszej czci. W moich świętych ranach czerpać będą grzesznicy przebaczenie i życie. Moja krew obmyje i zmarze wszystkie ich plamy. W moich świętych ranach dusze czyste odnajdą ukojenie i rozpłomienią się miłością. Schronią się tam i założą na zawsze swe mieszkanie. Świat znalazł Zbawiciela, a dusze wybrane wzór do naśladowania. Ciebie zaś ręce te będą podtrzymywały. Nogi zaś pójdą za Tobą, nigdy nie zostawiając Cię samą. Napisz o wszystkim, co widzisz. Był przybity do krzyża. Korona opasywała jego głowę. Wielkie ciernie wbijały się w nią głęboko. Jeden z nich dłuższy przebijał górną część czoła i wychodził koło lewego oka, które było całkiem nabrzmiałe. Jego oblicze pokryte krwią i potem było pochylone naprzód, nieco ku lewej stronie. Oczy, chociaż bardzo spuchnięte i zalane krwią, były jeszcze otwarte i patrzyły na ziemię. Na całym poranionym ciele widać było ślady uderzeń, które w niektórych miejscach powyrywały kawałki ciała i skóry. Krew spływała z głowy i z innych ran. Wargi były fioletowe, a usta lekko skrzywione. Kiedy jednak widziałem go po raz ostatni, to znaczy około w pół do trzeciej, to przybrał już wygląd normalny. Ten widok wzbudzał takie współczucie, że niemożliwe jest patrzeć wtedy na Jezusa bez bólu, który by nie przeszył duszy. Z największą udręką myślałem o tym, że nie ma on nawet możliwości, aby podnieść rękę do twarzy. Widok Jezusa w ten sposób przybitego do krzyża rękami i nogami da mi siłę do opuszczenia wszystkiego i poddania się Jego woli nawet w tym, co mnie kosztuje najwięcej. Wykonało się. Teraz dopełnia się wielka tajemnica miłości, w której Bóg wydał na śmierć swego własnego Syna, byle tylko życie przywrócić człowiekowi. Przyszedłem na świat, aby spełnić Twą wolę i oto wykonałem ją, Ojcze mój. Przez krzyż ocaliłem świat. Przezeń chcę go sprowadzić do prawdy wiary, a przede wszystkim sprowadzić na drogę miłości. Świat zbawiłem z wysokości krzyża, to znaczy przez cierpienie. Wiecie, że grzech jest nieskończoną obrazą i wymaga nieskończonego wynagrodzenia. Dlatego proszę, abyście ofiarowały swe prace i cierpienia w zjednoczeniu z nieskończonymi zasługami mego serca. Oto te rany, z których tryskał strumień światła, które zostały otwarte na krzyżu, aby zachować świat przed śmiercią wieczną i aby dać mu życie. One to wysługują miłosierdzie i przebaczenie dla tych dusz, które pobudzają gniew Ojca. One to będą odtąd udzielały im światła, mocy i miłości. Pragnę, by cały świat dowiedział się, że jestem Bogiem miłości, przebaczenia i miłosierdzia.